Wydarzeniem w Kolnie były prowadzone w centrum miasta wykopaliska archeologiczne. Chodziło o sprawdzenie informacji, jakoby w czasie prowadzenia budowy hali sportowej przy szkole podstawowej nr 1 zostały odkryte fundamenty dawnej cerkwi. Z naszych informacji źródłowych, ze zdjęć, które były wykonane, wiemy, że rzeczywiście są tam fundamenty. Naszym zdaniem są to fundamenty dawnej kotłowni i komina, ale takie powiadomienie, które przesłał do nas jeden z mieszkańców Kolna, mimo że są małe szanse prawdopodobieństwa, że to są dawne fundamenty cerkwi, należy sprawdzić. W związku z tym wydaliśmy nakaz wstrzymania budowy hali sportowej i w ciągu 2 dni przeprowadziliśmy całą procedurę związaną z wydaniem pozwolenia na przeprowadzenie prac archeologicznych. Archeolog już w Kolnie jest, prace już są właściwie o tej porze prowadzone. Ocena odkrytych fundamentów została zlecona znanemu archeologowi profesorowi Maciejowi Czarneckiemu. Jestem już po ekspertyzie i mogę jednoznacznie stwierdzić, że ta konstrukcja, którą widzimy tutaj w tym wykopie, nie jest starsza niż połowa XX wieku. Po prostu wynika to z rodzaju cegły oraz lepiszcza, którą ta cegła jest spajana. Jest to lepiszcze betonowe, zaprawa betonowa. XIX-wieczne budowle w takich okolicach, prawda, jak Kolno, daleko od centrów, prawda, jakich, prawda, były budowane zwykle z cegieł na zaprawie wapiennej. Poza tym sama ta konstrukcja ceglana jest oddzielona od fundamentu szkoły murkiem, taką ścianką zbudowaną z bloczków betonowych, no co już określa jednoznacznie. To się nazywa stratygrafia, czyli kolejność warstw. Najpierw powstał fundament szkoły, czyli ta ściana, potem ścianka betonowa z bloczków betonowych, zresztą no, o takim właśnie charakterze, jakie weszły u nas w użycie w latach 60. No i dopiero potem do tej ścianki przyklejono tę konstrukcję ceglaną. Poza tym tam widać też, jeżeli panowie zrobią zdjęcie, prawda, tej odkrywki, tam widać taki szyb osmolony. Jest to po prostu coś kominowego. Dzięki pracy specjalistów nie ma już wątpliwości, że odkryte fundamenty to nie pozostałości cerkwi, ale szkolnej kotłowni. My, prowadząc wszelkie prace budowlane jako miasto, sprawujemy bardzo szczególny nadzór nad wykopaliskami, nad tym, co kopiemy, i te wykopy były bardzo szczegółowo udokumentowane. Posiadamy dokumentację fotograficzną i nie mieliśmy żadnych wątpliwości, że te fundamenty należą do byłego już komina, który w 2005 roku został rozebrany. Cieszy mnie bardzo fakt, że analiza archeologiczna udowodniła to. Jest pewność, że w 100% te fundamenty, te pozostałości, to pozostałości komina i pozostałości kotłowni, która w 1971 roku tutaj powstała. I tak jak wspomniałem, zburzona była w 2005 roku, więc jakie to odkrycie? Zresztą archeolog, który wykonuje ekspertyzę, powiedział, że jest to niepoważne na podstawie kilku zdjęć. Doniesienie do konserwatora. Można przecież przeprowadzić rozmowy z nami, można było zasięgnąć informacji, opinii. My taką dokumentację posiadaliśmy. Przecież nie było tu żadnej tajemnicy. Można było przyjść do mnie czy do naczelnika Wydziału i Rozwoju Gospodarczego, który nadzoruje tą inwestycję. Udostępnilibyśmy wszystkie dokumenty, udostępnilibyśmy materiały, które posiadamy. Nawet mogliśmy zaproponować bezpośrednie dotknięcie tych wykopalisk.
No ale sprawa potoczyła się tak, jak się potoczyła. Myślę, że do końca to działanie nie było w dobrej wierze. Tego typu działania po prostu przeszkadzają inwestycjom. My na pewno dopełniliśmy wszystkich warunków i zgodnie z prawem prowadziliśmy i z najlepszą wiedzą i świadomością prowadziliśmy te prace. Ja chcę przy okazji podziękować dla konserwatora, wojewódzkiego konserwatora zabytków w Białymstoku, dla pana Andrzeja Nowakowskiego, a także dla Sławomira Zgrzywy, którzy naprawdę w ekspresowym tempie przygotowują dokumenty nam, decyzje, bo to znacznie przyspieszyło pracę czy ekspertyzę, którą wykonujemy. Bardzo się cieszę, że ta ekspertyza potwierdziła nasze racje. Po przeprowadzeniu wymaganych badań i ekspertyz nie ma już przeszkód w kontynuowaniu budowy hali sportowej przy szkole podstawowej nr 1 w Kolnie.